A dzisiaj zdano już chyba wszystkim pani Kinga, pani córka, pana naczelnika WRD Storunia, która jest najlepsza i ukończyła szkołę policyjną z wyróżnieniem. Trzech policjantów z koła z zarzutami całkiem możliwe, że handlowali środkami odurzającymi. No i policjantka z Legnicy domaga się dwóch milionów złotych za mobbing i molestowanie w pracy. Ja jestem Bagiet, były policjant, mówię już w służby w policji bez cenzury. Zapraszam na policyjny przegląd tygodnia. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bageta z tej strony. Ja Was witam po yy, przerwie wakacyjnej, ponieważ byłem w Turcji dwa tygodnie, właśnie wróciłem. Więc wracamy normalnie ze standardowymi przeglądami tygodnia. A w dzisiejszym programie, że tak powiem no nie mogłem przejść opojętnie pomimo tego, że pisałem już na ten temat post, nagrałem shortsa obok słynnej, czy też niesłynnej pani Kini, czyli pani córce pana, jak on się nazywa Bałuk, Bałuk jak był Janeks, tak? Pana Bałuk który w ogóle był bardzo chętnie komentowany, jeżeli chodzi o swoich podwładnych, ponieważ jak się okazuje, pan Bałuk chyba postrzega siebie jako no, prawdziwego psa po prostu, a wszyscy inni policjanci, którymi on gdzieś tam zawiaduje. No nie dorastałem mu w ogóle do pięt, to po pierwsze. Była tam jakaś afera związana z mobbingiem, policjanci dwa lata temu się skarżyli. No ale co pani Kinga robi? No nagrywa to, jak skończyła szkołę policyjną z wyróżnieniem. Nagrałem o tym Shorts, więc zapraszam, a w ogóle teraz w czwartek odcinek z głównej serii będzie właśnie poświęcony pani Kingze, ponieważ dostałem od niej pismo na maila, w którym pani Kinga straszy mnie Pozwem na drodze cywilnej i jak to sama napisała chyba, żeby tutaj Was nie skłamać, skargą do prokuratury. No według mnie jak się składa jakieś zawiadomienie o popełnieniu przez kogoś przestępstwa, a prokuratura się właśnie przestępstwami zajmuje, to się chyba składa zawiadomienie. Usną skargę o przestępstwie ściganym ze skarżenia prywatnego, to sobie można złożyć... W na policji, chyba z tego co pamiętam. Nie wiem. Prokuraturze to chyba działa trochę inaczej. No ale cóż, to no ja już jestem po konsultacji z moimi prawnikami. Pan Kuba Gończyk, czyli mój znajomy internetowy, który w ogóle wydał bardzo fajną książkę, do której przeczytania Was namagam. Mam tutaj ją na półce. Też już jest po konsultacji z czterema różnymi biurami prawdymi. Wszyscy mówią to samo, że pani Kinga sobie może rościć jakieś prawa postując coś samemu w sieci, to sama zaakceptowała regulamin i sama się zrzekła jakby prawa do posiadania swoich zdjęć. Więc obiecuję Wam, że już w czwartek zrobię o niej wyczerpujący absolutnie materiał, ponieważ jak możemy się dowiedzieć Oprócz tego, że tam pani sobie komentowała razem ze swoimi byłymi wykładowcami, wysyłała jakieś serduszka, no to jest po prostu nieprofesjonalne ze strony tych wykładowców, mi się le lekko wydaje. No to też, na przykład, tutaj, między innymi, mamy te screeny, tam zgadki z tymi wykładowcami w komentarzach. Pani Kinia wysłała również do Kuby Gończyka takie same yy, roszczenie tam, że nie, żądanie, przepraszam, żądanie, 7 września, także jeszcze jak byłem w Turcji, mi było dane przeczytać to, co pani Kinga sobie tam wymodziła w stosunku do mnie, ale Kuba dokładnie ma ten sam czy problem problem to można mieć jak się ma, nie wiem, raka, to się ma problem wtedy, albo jak dziecko zachoruje, to tutaj w ogóle nie rozpatruję tego w kategorii problemu. No w każdym razie pani Kinga zrobiła typowy efekt Barbary Streisand, czyli chciała wszystkim zamknąć morda, teraz wszyscy zaczęli o tym gadać po raz kolejny. Także, a no jeszcze wyszła następna sprawa, ponieważ aż dziennik już nawet napisał o niej artykuł. Jak możemy przeczytać? Mamy dziś egzamin z broni, więc od rana byłam zanieść whisky wykładowcy. Deal? Deal. Czy ktoś tu się nie pakuje z zarzuciki? Kurwa. Oczywiście, że tak. Nie wiem, domówię. No mówię, zapraszam Was w czwartek, bo będzie gruby materiał, myślę rozszerzony taki, jeszcze o parę faktów odnośnie panikingi, bo w shorts był, no wiadomo jak to, shorts był króciutki, TikTok zresztą też, na którego TikToka Was serdecznie zapraszam, zapraszam również do wsparcia mojego profilu na Patronite, jeżeli macie taką ochotę, tam są różne progi do wyboru, no i na moją grupę na Facebooku, bo te screeny pochodzą między innymi z mojej grupy, ponieważ tam dyskutujemy o takich rzeczach. Grupa nazywa się Piekarnia Sierżanta i link do Patronite'a i link do grupy będziecie mieli oczywiście w opisie mojego filmu. Tam też będziecie mieli linki do wszystkich newsów. No i sprawa następna, ponieważ policjantka z Legnicy domaga się 2 milionów złotych za mobbing i molestowanie seksualne w pracy, jak możemy przeczytać na tu Legnica, mianowicie do Pan przełożony, czy tam dowódca, jak go nic nazwali, chociaż nie wiem, czy to komendzie miejskiej policji w Legnicy to chyba. A nie, dobra, oddział prewencji. Mówicie, na oddziałach prewencji są dowódcy, na komisariatach są komendanci. Co ty masz takie maecycki? Dotykając piersi 39-letniej Karoliny, pytał pijany Wiesław J. Jej dowódca w samodzielnym pododdziale prewencji Policji w Legnicy. Łapał ją za pośladki, kiedy kobieta odtrąciła jego końskie zaloty, dręczył ją i pokazał w pracy. Mówiąc między innymi, że jest brudaską i do niczego się nie nadaje. Karolina złożyła do sądu pozew przeciwko skarbowi państwa, domaga się 2 milionów złotych. Jak możemy przeczytać, bo ta sytuacja nie jest świeża. Pani się zwolniła serdecznie ze służby w 2016 roku, a samo to zajście z tym łapaniem za piersi miało mieć, mieć Miejsce w 2012, jak pisze Agnieszka, rządło, o po prostu rządło, boże, jakoś tak mi się nasunęło teraz, jak to major w mówił. Gdy Karolina była sama, Wiesław J wtargnął do jej pokoju, był pijany. Łapał ją za pierś i pupę przyciągał do siebie, odpychała się, co ty na dowódcę, rękę podnosisz, bełkotał. Yy, no i tam miał jej zamienić szatnię na męską, twierdząc, że jest brudaską, ma wypierdalać. No tam cuda na kiju. Słuchajcie, ja tutaj wiecie o, o tym, jakie jestem, że ja na przełożonych sobie lubię ponarzekać. Tym bardziej że to były inne czasy. Ja też kiedyś byłem na oddziałach prewencji, więc wiem dokładnie jak tam wygląda, i czasami się faktycznie gdzieś na tą wódkę zostawało po, po robocie. Znaczy, no ja nie, bo ja tam byłem młody kot, to wiadomo, tam stare wojo, że tak powiem. Zostawało, ale nigdy nie było tak, że ktoś pił na przykład w czasie służby. to Jak już to na kompanie się jakąś tam flachę otwierało, ale ktoś tam posiedzieli sobie ci starsi policjanci, no nikt w pracy nie pił de facto, bo już było po służbie. Może na terenie obiektu. O tak. No i ten co prowadził, wiadomo, nie pił, potem się wymieniali. Więc czy ja jestem zaskoczony, czy ja w to nie wierzę? No wierzę, z drugiej strony, Strony, czy bym się zdziwił, jakby to była nieprawda? Też bym w to uwierzył. Natomiast wiem, jak się pije w niektórych miejscach i nie jest to coś dla mnie nowego. Natomiast też nie byłem jakiś taki zbulwersowany. No, ja się przyjąłem do służby w 2015 roku. To jeszcze też były trochę inne czasy. I to było takie, kurde, w miarę normalne. Tym bardziej, że nikt nikomu krzywdy nie robił, bo to było po robocie. Więc nie wiem, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Natomiast wyświetl. Czy... Jak się nazywa ta miejscowość? W Świętajnie. jest to województwo warmińsko-mazurskie. Jak możemy przeczytać, tragiczny finał sprzeczki na przystanku. Dwóch nastolatków podejrzanych o śmiertelne pobicie 38-latka. I w ogóle, jak możemy przeczytać, to te łebki miały po 15-16 lat. I już. Się wpierdzili na niezłą minę, bo teraz no, rozpoczęli nowy rok szkolny z pierdolnięciem, chociaż nie wiem, czy w ogóle chodzą do szkoły, jak mam takie pomysły. Dwóch nastolatków w wieku 15-16 lat jest podejrzanych o pobicie ze skutkiem śmiertelnym 38-letniego mężczyzny. Obaj zostali zatrzymani i aktualnie przebywają w policyjnej izbie dziecka. Do zdarzenia doszło na początku września w miejscowości świętajno, województwo warmińsko-mazurskie, starszy sierżant Damian Rytwiński, oficer pracowy komendy powiatowej policji w olecku. No gdzie tak się robi karierę. Starszy sierżant już oficer prac ale, no, może się chłopak do tego nadaje. Nie oceniamy. Potwierdził, że do zdarzenia doszło na początku września w okolicy przystanku autobusowego w miejscowości Świętajno. Między dwoma nastolatkami w wieku 15-16 lat, a 38-letnim mężczyzną, miał dojść do utarczki słownej, która przerodziła się w bójkę. No i tutaj policja to oczywiście potwierdza. Jak się okazało, pan został tak obity przez dwóch nastolatków, że sobie pan umarł w szpitalu. No nie. w ogóle nie rozumiem tego, jak można być, Jak może się takiego bestialstwa dopuścić jeszcze w, ta, w takim wieku. Jak ja miałem 15 lat, to grałem w piłkę i w pokemony grałem jeszcze ewentualnie. Ja i w GTA y, pokryłem przed mamą GTA 5. Y, Boże, w GTA San Andreas. Nie no, żartuję, już wtedy mi mama pozwalała grać w takie gry. Słuchajcie, bekowa sytuacja w Stanach, ponieważ pan raper został oskarżony o zabójstwo, przyznał się do tego w swojej piosence. I jakiś tam agent z biura szeryfa chyba, czy detektyw, przepraszam, detektyw, no... Do... Dziś wpadł na tą piosenkę. Jak może przeczytać, raper z Las Vegas został aresztowany przez policję, oskarżony o zabójstwo 31-letniego mężczyzny. 25-letni muzyk wpadł w ręce służb z powodu swojej twórczości. Przyznał się do morderstwa w jednym ze swoich utworów opublikowanych w serwisie YouTube. Tak czytamy. Jeden z detektywów natknął się na jego teledysk. No dosyć osobliwa sprawa, też szacun dla gliniarza, że w ogóle dotarł do takiej informacji. Więc jestem ciekaw, czy ktoś go podpierdzieli, czy po prostu policjant jakoś sam na to wpadł. W Holandii mamy dymy, ponieważ pan złodziej postanowił. I sobie ukraść auto. Ukradł samochód z dwójką dzieci w środku, i potem ten pan, jak możemy przeczytać. Ukradł samochód zaparkowany przy Rzece w Holandii. Wkrótce jednak porzucił swój łup. Rabuś prawdopodobnie wystraszył się konsekwencji swojego czynu, ponieważ w razie wypadku oprócz zarzutu kradzieży spokojnie mógłby usłyszeć kolejny dotyczący porwania. Jak się bym okazało w skradzionym aucie była dwójka dzieci, 7 i 9 lat. Pan się zachował niefajnie, bo je porzucił w polu, natomiast dzieciaki były jakieś tam w miarę ogarnięte i zawołały sobie po jakąś pomoc. Nic im się w każdym razie nie stało, a tego chłopa chyba złapali ostatecznie, więc myślę, że gratulacje dla. Rodziców za wychowanie trzeźwo myślących młodych osób. Ale są jaja, ponieważ Najwyższa Izba Kontroli, jak możemy przy na TFN 24, 7 miliardów złotych wydano na puste łóżka. Polska nie była przygotowana do walki z COVID. Teraz najlepsze jest to, że Najwyższa Izba Kontroli zgłosiła rząd do prokuratury tam pod jakimiś zarzutami, że w ogóle tak okropnie. Sorry, bo te mam. Że tak okropnie rozwiązali tą kwestię. No i teraz pewnie będzie jakaś przepychanka, no bo jednak Najwyższa Izba Kontroli to jest organem państwowym, tak więc rządzący nie stanęli na wysokości zadania, ocenia Najwyższa Izba Kontroli, działania rządu w związku z pandemią COVID-19. W państwie prawa nawet nieprzewidzialny charakter zadań nie usprawiedliwia marnotrawstwa. Ocenia Marian Banaś, prezes instytucji 7 miliardów złotych wydanych na puste łóżka, 612 milionów złotych wydanych na niepotrzebne obiekty. Tymi liczbami podsumowano wyniki kontroli. Izba wystąpiła do trybunału. Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności przepisów spec specustawy covidowej z konstytucją. Złożyła także dziewięć do prokuratury. Trzy z nich dotyczą zakupu respiratorów, dwa działań ministra aktywów państwowych. No tutaj z tymi respiratorami to wiedziałem, że będą jakieś dni Pamiętacie, o co nam chodziło. To były przepierdolne pieniądze po prostu na, na respiratory, których okazało się, że nie ma ostatecznie. Tutaj jeszcze tylko króciutko o tym, że nie wiem, czy pamiętacie, mieliśmy teraz rocznicę. Zamachów na WTC, więc 22 lata już minęło od tego czasu. Ja pamiętam jak to się działo w ogóle, to w tym miałem 8 lat wtedy miałem. Że tak za bardzo nie kontaktowałem o co ale wiedziałem, że coś wydarzyło grubego, a przez to, że mój wujek ma u siebie fotę, bo ja wtedy byłem u wujka, jak dwa lata wcześniej stoi na tym. Stoi na tym budynku. Bez kitu. Także się wstrzelił, chłop. Szczęście w nieszczęściu. No i ostatni news z naszego wstępu, czyli policja po otworzeniu puszki Pandory przez generała Bazukę, no. Nie ustaje w zadziwianiu da swoją fantazją. Mianowicie trzech policjantów z koła z zarzutami handlowali narkotykami, trzech policjantów z komendy powiatowej w kole zostało zatrzymanych i doprowadzonych do prokuratury. Przedstawiono im tam zarzuty dotyczące m.in. przekroczenia uprawnień w celu uzyskania korzyści majątkowej lub osobistej. Według nieoficjalnych informacji mieli być zamieszani również w handel narkotykami. Przestępstwa te są związane z ich pracą, ale na tym etapie śledztwa jeszcze nie zdradzamy szczegółów. Dostrzegła rzeczniczka prasowa prokuratury. Okręgowej w końcu prokurator Ewa Woźniak. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo wiecie, na przykład generalnie prokuratura i BSW lubią sobie tak mocno dodać na początku od siebie, a potem będą ewentualnie schodzili z kategorii czynu. Zobaczymy, no liczę na uczciwy proces, choć różnie to u nas w kraju była. No i to tyle. Dzięki za to, że byliście. Już będą teraz przeglądy tygodnia, bo już zakończyłem swoje działania wakacyjne, więc powinny być teraz regularnie, ewentualnie tam, nie wiem, mogą być z jednodniowym poślizgiem, ale no, teraz fizycznie my nie mają tego jak nagrać, no bo wiecie, to jest taki format, że muszę to robić na bieżąco. Jeszcze raz zapraszam na moją grupę na Facebooku, na mojego TikToka i do wsparcia mojego kanału. Trzymajcie się i hej!